23 lipca, 15:21. Cóż to się dzieje na działce? Długo, długo nic nie nagrywałem. Trzeba nagrać, bo za rok nie będzie wiadomo, co się dzieje. Zielone cukinie pięknie owocują. Później były sadzone. Nie pamiętam kiedy, ale naprawdę późno. I tak sobie fantastycznie dają radę. O, właśnie. Jest kolejna. Tam jeszcze jedna. No i tych krzaczków parę jest. Jak już tutaj blisko jestem, to nagramy. Jedna dyńka wyłożona trawą. Tutaj meloniki. Jeden melonik się popsuł, bo go podziobały ptaszki, o tak jak tutaj. Mam nadzieję, że ten tam do środka mu nie wejdzie, żaden grzybek, bo ostatnio dużo pada. O właśnie. I teraz tak, tu jest jeden krzak. Ma dwa melony, trzy melony, przepraszam. Bo tu jeszcze. Tu jest następny krzak i też ma trzy melony. Myślę, że on jeszcze zawiąże, bo tam są kolejne zawiązki. O, dzień dobry panu. Ten pan nic nie straszy. Zero. Właśnie. Co do straszenia. Widać, proszę państwa, piękny arbuz był i się zmył. Zaraz go odrywamy, bo on i tak się nie nada. To są też ślady po ptaszkach, które były na początku. Arbuz myślę, że ze 3-4 kilo spokojnie taki. Tam są dwa następne. Tutaj jest kolejny, ale to jest inna odmiana, bo tutaj jest jeden arbuzik, tam jest kolejny, tam jest jeszcze jeden. Wszystkie oczywiście na zewnątrz dają sobie radę fantastycznie. W Polsce spokojnie można uprawiać arbuzy. Trzeci rok z rzędu i bardzo dobrze owocują. Dobra. Tutaj następne melony. Dynia się już wtrynia. Z tymi dyniami też coś się może udać. Nie jest aż tak źle, jak myślałem na początku, że będzie. Ten melon sobie słabiej radzi. Na początku to był najbardziej odjazdowy, a teraz tak kiepsko. No ale dwa melonki są. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj przyleciało i ptaszek odgryzł i jeszcze podziobał. Tam jest coraz więcej tych dyniek. Dynia olbrzymia. Dobra, idziemy też do niej od razu. Oczywiście pęd główny użarła jakaś małpa. Przyszła. O właśnie, tu jest pierwsza dynia olbrzymia. Nie wiem, czy się zawiązała, czy nie. Zobaczymy, czy będzie przybierała. Tu jest druga. Jak widzicie, wszędzie kwiaty są oberwane, bo przelatują sobie. Mi się wydaje, że to są sroki. I one sobie wcinają. O, tutaj też. Zaraz cię oberwiemy. Jedna zgnita. Śmierdziucha ręka. No i takie banalne też są. Tutaj jakaś inna dynia, to jest dynia od Oli. Zobaczymy, co tam z niej ciekawego wyjdzie. O, tu jest piękny arbuz w ogóle. A przyrasta, matko, on po prostu niesamowicie. Zostawiam go takiego ukrytego, może go nie znajdą te latające szkodniki. Wczoraj zrywałem te cukinie, a one dzisiaj znowu są do zrywania. Zawiozłem dzisiaj znajomym całe wiadro, bo to już nie idzie. Myśmy z Gabrysiem też dzisiaj cukinie jedli, to Gabryś mówi, nie, cukinie, nie. Dobra, masz tu też arbuza. Tylko ten jest na razie jeden. Nie, dobra, już widzę drugiego. Widzę też już trzeciego, także nie jest źle. Tu jest melon. Ten jest najstarszy melon na całym polu. Już widać, że fajnie wygląda. Oczywiście emir, nie? Emirki są najfajniejsze. Tu jest kolejny. Tam są dyńki. Ją nawiozłem, bo coś słabiej wygląda. Na początku była tak piękna. To jest niesamowite. O, matko. Ten, to widać, że jest popsuty. Też oczywiście ptaszki go podziobały. Ale on pachnie, jakby był dojrzały. Tylko obawiam się, że w środku to jest sama zgnilizna. No życie. Ptaszki bardzo nieładnie się zachowują w tym roku. Kolejny arbuz. Tu jest w ogóle bardzo dużo odmian arbuza, ale nie panuję nad nimi. Nie pamiętam, które są jakie. Coś czuję, że ten film będzie długi dzisiaj. Dobra. Hokkaido oczywiście. Już taka fajna, nie? Tu jest następna Hokkaido. Jakże coś tam się dzieje. No, tutaj obżarte. Wszystkie brukwie
bardzo brzydko. Obierają tutaj takie małe tam owady, nie pamiętam jak one się nazywają. O, pomidorki z black sherry. Na zewnątrz to się nic nie dzieje. Ten w ogóle umiera, nie wiem o co mu chodzi. Nie mam czasu ostatnio, żeby tutaj tak dużo zaglądać, jakbym chciał. No właśnie, kolejne trzy. Dobra, no truskawki, nie będę po truskawkach chodził. Tych też nie podlewam, nie nawożę, także szkoda gadać. Truskawki, dawno i nieprawda. Poziomki. Cie, też już nawet owoców nie ma. Zaniedbane to wszystko, no niestety teraz to już nie ma czasu, żeby się bawić. Papryki są, kwitną. Może tam jakaś pojedyncza papryka będzie, no. No właśnie. Nigdy mi się na dworze nie udają papryki, także nie mam presji. Kiedyś była tu gromadkowa. Gdzieś ona tam jest, nieważne. A, tu jest marchew. Marchew jest spoko. A tam sobie w środku bimba. Także niech sobie żyje. Tam się nic nie zmienia. Borówki muszę iść pozbierać. Wszędzie zarosło niesamowicie. Tutaj powinny być fasolki. Ale też jakoś marnie ich jest, nie ma ich jakoś dużo. Ziemniaki już się kończą. To pewnie zaraza już weszła, tradycyjnie. Trzeba je oberwać i zrobić z nimi porządeczek. Drzewka. Dzieje się, no. Przyrosty mają śliczne. Nawet ta wiśnia, która w tym roku pierwszy rok jest. No, w tym roku pierwszy rok. A co tutaj się dzieje? Przepraszam ja bardzo. No dzieje się. Cóż nie mówić, że się nie dzieje. Papryki to są różne, od każdego po trochę. A te to miało być chyba zielone. Muszę do Kuby napisać, co to z nimi. Dobra. Wejdę tam, ale tu jest tak ciężko wchodzić, że to jest niesamowite. O, pomidor gruszka. A tam są papryki. Jest dużo tych papryk. Tam są ciemne, nokturn z tyłu. Ale nie idę tam dalej. Nie mam dzisiaj siły, żeby tam się dłubać. Dobra. Na kolanach tam trzeba naprawdę wchodzić, nie? Źle to wymyśliłem. Za rok tu sama papryka. Na kompostowniku jedną dynię posadziłem. To był najlepszy pomysł, na jaki mogłem wpaść. Przepięknie. Oczywiście atakują je tam ślimaki i jakieś inne te. Ale się ładnie rozrasta, także coś tam z tego będzie. Kompostownik przykryty. Tu jest arbuz, ale z tego arbuzera czy nic nie będzie. Rukola i marchewka. Buraczki. Tutaj jest coś wsiane od nowa. Nie pamiętam co. Chyba chwasty tylko z tego co widzę. Ładnie tutaj się zawiązują fasolki. Jest parę, jest. Już tam skacze strasznie. Pietruszka. Ogórki. Przychodzą pomrowy i mi te ogórki zjadając. Takie tam. Na drugi rzut bałem się, że te na dole nie będą mnie lubiły. Tutaj nawet nie pamiętam, czy zdążyłem coś siać. Selery, pory. Tutaj też jakieś dynie, po jednej dyńce chociaż ściągną i cóż tam będzie. O, tutaj kret buszuje pole z do góry, ale ma wywalone. I główki kapusty piękne. No ale tą kapustę już wywalił, także ona już rosnąć nie będzie, trzeba ją zgarnąć. A i łobuz, jeszcze ta cebula. Tutaj już zakwitły brokuły. A tu jest jedna brukselka. Zobaczymy, czy coś z niej będzie. Tam widzę, że włażą do niej. Następne fasolki, które muszę ponawozić. Ogóreczki. Radzą sobie świetnie. Nie wiem, co to za potwór. Wygląda jak jakiś kabaczek. Ale skąd on się tu wziął, jakim cudem, nie mam bladego pojęcia. Dynia, cukinie tam. Pada, także nie będę chodził. No tu już jest tak mile i przyjemnie, nie? O właśnie! Pomidorki żółte, przepyszne.
Czerwone też są. Bawole serduszka. Ładnie się wybarwiają, także będzie co jeść.